Siemaneczko ludzka, z tej strony Mister Adamo 15 i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 17 i jest ze mną Brączuś. Witam, tak późną wieczorową porą. Tak, a chociaż tego nie widać w farmingu, niestety tak specjalnie, żeśmy wyłączyli te real zegary i tak dalej, żeby to pięknie... Żebyście nie widzieli, o której nagrywamy. Tak, żeby nie było, że znowu tam północ, przed północą, po północy. Oczywiście nasza super seria na Bolusiowie. Brączuś już u siebie tam sprząta stodołę, ja mam Niuśka z pługiem, więc lecę sobie poorać, a tu już drugi zestaw czeka na siew i można tak powiedzieć, że wszystkie siewy będziemy mieli z głowy. Potem nawozy i te sprawy. A które pole? W ogóle tam koło, naprzeciwko tej drogi, tak? Na końcu, no wiem, ten tartak. No na końcu, no wiem. Więc. Grubo. A ja nie powiedziałeś, że ja ci pomagam. Tak, mój kochany sąsiad, już w lusterkach widzicie, że jedzie mi pomóc. Boże, co poszedł tam? Ja chyba od tej strony zacznę. Jakoś taką mam chęć. Poczekaj, mam, że z tobą jedzie, nie? No jo. Się chyba nie rozkładam nic. Żebyśmy dwóch brud kurwa nie robili. Czekaj, bo Bronek wleciał. Boże, jak to wygląda, jakie zestawy tu mamy. 9 skip chyba. No i akurat szybko to zaoramy, a da sobie pomogę, to jeszcze zdążyć w tym odcinku sobie zasiać tak. Kukurydzę. Jeszcze rzucę sobie tutaj na to pole kukurydzę i będę miał wszystkie pola z głowy ogarnięte. No. Ustalmy sobie jakąś prędkość, co? A ile jedziesz? Ja myślę, że 11 będziemy jeździć, wiesz, no szybciej. Nie ma problemu. To dobrze jedzie. No i tak będzie gitara, bo za szybko też nie ma co, nie? Dobra. O, dobra i fajnie. 11 na godzinę to jest idealnie. Jakie tam zawracanie ja widzę. Łuk zrobiłem, ustawiłem tempomat. I owalant zajebisty, nie? No. Ładnie wygląda. O Boże, fajnie. Do tego pługu idealnie pasuje. No. Kolory no się fajnie odbijają. Moment to zaoramy, to jeszcze Adaś sobie w tym odcinku posieje i gitarka będzie. Będzie miał zasiane kukurydza, w kolejnym odcinku prawdopodobnie przyjedzie siać na usługę do mnie. Aż mówisz, że tak grubo? No. To a fajnie. Ja, no nie wiem, no jakoś to zrobimy, bo ja kolejny odcinek jeszcze w sumie nic nie planowałem. Ale może zrobimy sobie jakieś, nie wiem, nawozy i właśnie wtedy się w kukurydzy, nie wiem, no zobaczymy. Później to już tylko to. No i potem już wiadomo, będziemy się na kosy ruszać u mnie, nie? No ale damy radę. Ja mówię, co chciał zrobić ogólnie? Tak siew kukurydzy, ale zacząć na przykład tak, po takim ściernisku. Chociaż nie, czekaj, bo przejść na zimę się... O, nie, jak to jest? Nie wiem. No, z jednej strony chyba powinno się zaorać. Na zimę, nie? Przed kukurydzą. No. A my oramy sobie na wiosnę, no dobra. Nie wiem. Ja nie wiem, jak to tam nawet jest z tym. Ważne, że siejemy kukurydzę. Bo ja chyba kukurydzę będę siał sobie na jednym polu, ale na największym tutaj, na Bolusiowie. Znaczy na V6 tutaj, na starym Bolusiowie. Bo naprzeciwko mojej farmy, za tymi budynkami tam, jest taki duży kawał pola. I tam właśnie sobie planuję zasiać tą kukurydzę. Bo używamy tylko... Oj, lag. No, też miałem. Używamy tylko te pola z Bolusiowa starego tak zwanego. No tam koło tej nowej farmy chyba już nie ma co jeździć, nie? Bo to będzie za dużo już. Nie, tam nie, no to tak to już byśmy wtedy nie mieli jeździć. Znaczy jeżeli chcemy, no to możemy tutaj sobie jakieś, wiesz, ewentualnie tutaj blisko jakieś, nie? Poużywać. Ja myślę, tam że spoko, te nam starczą w 100%. No zobacz, tak, i tak będziemy mieli po 5-6 pół, to no. Moim zdaniem to jest idealnie, nie? Bo ja będę miał 5, ty 6 i będzie gitara. Jeszcze te łąki, także no mówię, dam radę. Też nie roboty, a roboty. Się szaleć, nie? I tak myślę, że... Te 5-6 pól to idealnie nam wystarczy na to, żeby w te odcinki sobie śmiało zrobić, nie? Ale nie będziemy musieli poza odcinkami dużo robić. No myśląc tak sobie, że niby tak mało pól, a drugi odcinek będziemy siać, tak? No to już też i orka zarazem. No ja sobie jak będę siał, to ja też sobie pojadę wtedy siać. No. Mówię, ja też mam jeszcze do siewu kilka pól, także mamy radę. Tak myślę, szczerze... że co, na kolejny odcinek już musimy się podzielić tymi polami i ja zrobię sobie mapkę, znaczy zdjęcie z góry, tak jak robiliśmy po sąsiedzku i czekaj, uważaj, easy. Tak jak na po sąsiedzku robiliśmy i ja po prostu te pola podzielimy sobie i będziemy już wiedzieli, które jest które i tyle, nie? No, znaczy ja na razie takie, wiesz, biorę te, co sam mówiłeś, co nie? No, to co, coś się żeśmy ugadali, nie? Że no, twoje, ale reszta, znaczy bez mapki też byśmy się dogadali, bo tu łatwo jest rozpoznać te pola, jak zauważyłem. Bo to tutaj po drugiej stronie ulicy to jest twoje, czy... Nie, to ja tak. Biorę, tak? Po tamtej stronie? No ja siałem. Nie, twoje, to, no. Twoje to jest. Tak, twoje, bo powiedziałeś, że no, przy drodze, żebym ja sobie wziął. Tak, bo ty masz z tej strony, a ja mam tamte przed moją gospodarką, czyli po drugiej stronie ulicy. Tak, dobra, tak. Ty tam masz chyba dwa obok siebie tam są. Tak.
więc. A jeszcze damy sobie rady. Tam posprawdzamy, pochodzimy wszystkie pola, pomierzymy. Podzielimy geodety się mniej więcej, żeby każdy miał porówno, nie? Yep. I nie będzie wiem, gitara. Idzie ta orka. Zaraz mamy zaorane. Idzie no na 9 skip takim. To jest, jest robota. Nieplanowana taka orka, ale mówię, przyjada Ada sobie pomóc, żeby tak. Mu to szybciej trochę poszło. Sąsiedzka pomoc, żeby mi szybciej kukurydza zaczęła rosnąć. Powiem wam szczerze, że tak, chyba to pierwszy odcinek, który nagrywam w tych słuchawkach, co nie? A no tak, bo ty jeszcze nie nagrywałeś chyba, nie? No nie, nie, do siebie chyba nie. To co, przyzwyczaiłeś się już, nie? Znaczy ja powoli się przyzwyczajam, ale to nagrywania tak dziwnie, jak mówię, to dziwnie z siebie słyszę, co nie, przez te słuchawki. Znaczy no, tak. Jakoś głośno super nie mówisz, więc mówisz tak normalnie, jak zawsze, nie? No tak, ale właśnie się bałem tego, że jak właśnie jest takie tłumienie, co nie, że też słyszę siebie trochę inaczej i nie słyszę nic z zewnątrz, to myślałem, że będę krzyczał bardzo, co nie, ale po nie, paru dobrze, dniach jest nawet dobrze. Dobrze i na początku nawet nie krzyczałem, więc to też bardzo dobrze. Jestem zadowolony. Jestem z nich zadowolony. Z czasem na pewno się już tak przyzwyczaję jak do tych starych. Tam te też na początku też ale szczerze, ciężko się. Moje nie tłumią tak bardzo. To pozdrawiam. Nie, tylko te twoje tak tłumią. No kurde, jednak troszeczkę model nowszy no, no. Są, nie? No jest trochę różnica. Są te chromy, nie? Jo. Niby 7-1. Moje nie tłumią, ja na przykład z zewnątrz wszystko słyszę, nie? I jak mówię, to też słyszę normalnie. Aha, nie. Też, no. Czasami rodzice mi mówią, że się wydzieram. Aha, nie no, bez przesady. Mnie bardzo uciskają tak konkretnie, co nie? Więc, uciskają cię? No, znaczy, wiesz, nie, że tak, że mnie boli, co nie? Tylko tak typowo uciskają, żeby... A mi się wydaje, że nic z zewnątrz. Przyzwyczaję się, bo tamte też na początku były dość ciężkie, tak? Bo to wszystko nowe, to tak się zgniatało wręcz. Potem się to wyrobi i jest git, już jest coraz lepiej. Ja się na przykład do moich córek tak przyzwyczaiłem, że inne teraz jak założę, to mi głowa boli, nie? Od razu. No widzisz. Uszy mnie bolą strasznie, bo ja muszę mieć takie słuchawki dopasowane do moich uszu, bo jak nie mam, to nie wysiedzę długo, nie? Jo. Tamte, mówię, powiem szczerze, że tamte, przecież mieliśmy takie same te trackerki, co nie? No, ale tamte były fajnie dopasowane. No, mi tam się podobały, bardzo mi do uszów pasowały. Te już są troszeczkę jakby mniejsze, co nie? Nie wiem jak twoje. Twoje są mniejsze od trackerki? Nie wiem, jest to dawno nie miałem tamtych założone. Bo moje na pewno ale są mniejsze, wiem, że to tamte, czuć. Tamte były strasznie duże na uszy, tamte no, były bardzo wygodne, wygodnymi słuchawkami, nie? Mm-hmm. No tylko jednak to nie były jakieś super, super duże, dobrej jakości, chociaż na pewno na nie narzekałem. Nie, to, no, powiem szczerze, że głośność była naprawdę super. Mnie tylko ten regulatorek już potem wkurzył, bo już zaczął mi się pieprzyć. A ty masz w ogóle regulator swoich? Nie, też nie. Nie masz, nie? Też nie, a myślałem, że jednak będzie, ale jednak... Nie, tak. Razery chyba żadne nie mają. Mają. Mają? Mają, taki trochę dziwny. Niektóre mają takie staroświeckie, jak ja to bym powiedział. Miałeś też z tym, z przedłużeniem kabla? Nie? Masz ile? To długi masz kabel, to no co? długi. No. Bo ja mam taki metrowy. No chyba? Plus połączenie takie, co nie? I plus ta złączka taka, nie? Taki czek. No. Powiem ci szczerze, że nie. W tych jest cały kabel opleciony. No on jest, nie wiem, z 2,5-3 metry w tych granicach, mi się zdaje. No to wtedy nie mierzyłem, ale. To masz dosyć długi kabel. Ale długi, bo tu mi wisi tutaj, jak widać, leci dość grubo. Jakoś oplotłem to tak, żeby nie przeszkadzało mi. No fajnie, bo podoba mi się wieszak, bo mogę sobie wieszać na tym, na kierownicy, co nie. Nie używam jej to, chociaż ja mam gdzie powiedzieć. Ja sobie kupić właśnie taki stojaczek 50 zł kosztuje na słuchawki, fajny jest. Stojaczek na słuchawki? No że wiesz, że nie musisz ich kłaść na biurko, tylko no, masz taki stojak i zawieszasz je, nie? Dziwne, pierwszy raz słyszę takim czymś. Nie widziałeś takiego? Nie. Zajebiste, naprawdę fajne. Polecam. Polecam sprawdzić, bo ja nie. Nie stojak, tylko taka bardziej podstawka na słuchawki. No to grubo. Nie, jeszcze aż muszę sprawdzić, może się przydać. Zawsze to coś. Zawsze to kolejny cel na... Ja nigdy, przeważnie mam tak, że słuchawek nie mam. Wiesz, jaki będzie mój cel następny na tym, na live'ie? No. Bo teraz w sumie zbieram na komputer, ale aha. Ustawię chyba sobie cel na Resident Evil 7. Bo mam taką ochotę pograć tą grę, nie? Że to jest ten horror taki. Aha, no jo. To idę na tam. Mam ochotę pograć to, bo 300-200? Nie, 150 zł. Łe. To luzik. No, ale Monika właśnie chce ze mną w to pograć, mówię, bo gierka jest naprawdę zajebista. No fajną serię byśmy. Chciałem obejrzeć Wisamu, ale stwierdziłem, że nie, że szkoda mi tego oglądać, że nie będę na Wisam w to zagram, nie? Jo. No to powiem ci sąsiad, że porobiłeś robotę, dzięki ci. No, troszkę żeśmy porobili. Co, ja już zjeżdżam wtedy. No, ja sobie tak to już tutaj dokończę i poprzeczniaczki tam chyba z tamtej strony jeszcze sobie dojadę, co nie?
Tak jest chyba. Ja zjadę półko, myję i jadę śledź, bo szkoda czasu. Jo, i powiem ci, że 10 minut ręcącymi. Ja nie muszę siać dużo, przecież ja muszę odcinek z siebie jeszcze zrobić. Drugi? Jaki drugi? A co? A nie, bo ty orkę miałeś. No, aha, panie. Nie. No tak, no to tak. Ty, ja mi się porąbało z moim odcinkiem, no bo ja siałem w pierwszym. No tak, teraz orka i ostatni siew i tyle, no bo ja już będę miał z głowy wszystkie siewy. Ja sobie posieję tutaj te pola, które... Poczekajcie, bo coś mi się teraz przypomniało, że chyba poprzecznika na swoim polu nie zrobiłem. Czy to zerknąć? Z orką? No chyba tak. Tam gdzie orałeś, chyba nie. Tak mi się wydaje. Chyba ci nie pykło. Dobrze mówiłem. Koło domu mam takie jedno pole malutkie, to sobie je zasieję i zasieję to pole, które orałem na odcinku moim. A resztę sobie zostawię właśnie już też pod odcinki, żeby porobić. Mhm. No jeszcze z wiosny, tak tutaj myślę 2-3 odcinki każdy z nas zrobi. No ja, no bo zostaje... Jakieś opryski, nawozy będą... No. Ja w następny to już na pewno opryski albo nawozy. Zobaczymy, co tam wypali. Ale chyba nawozy, bo nie ma takiego opryskiwacza dobrego. A nie będę takimi wielkoludami wjeżdżał tutaj. Znaczy opryskiwacz, to ja mam tutaj ten oryginalny, nie? I on ci się zmieszcza na pole? Nawet spoko to wygląda? Nie wiem, nie próbowałem. Bo jak ja na polu się sprawdzałem, to masakra. Opryskiwacze to... No chyba tylko jakiś, nie wiem, Biarcki tutaj się chyba ogarnia. Jest Biarcki jeden. Bo to jeszcze by pasowało, co nie? No ja pod mojego zetora w sumie mógłbym zabrać tego Biarckiego, czy tam, nie? No ja też mam case'a, więc na luzie. No że chociaż New Hollandas. Pożyjemy, zobaczymy. Jo. Na razie mam ten oryginalny, zobaczymy jak się będzie w ogóle sprawował. Nie wiem ile on ma metrów, jak on się tam rozkłada. Oryginalny? Mhm. Nie, w sumie jakiś taki super duży nie jest, nie? 12 metrów pewnie, tak mi się zdaje. To nie wiem, czy na te niektóre nasze wąskie pola to będzie dobra sprawa. Ale zobaczymy. Przed odcinkiem na pewno sprawdzimy, fejla nie będzie, tylko u mnie mógłby być wtedy na pierwszym odcinku taki super fail. Tak. Failowy odcinek wtedy był. Najlepszy kurwa z tą przyczepą było. Weź mi z niemów. Tam to wszystko było dobre. Po prostu... To żeśmy wyjechać nie mogli. O, Brączek jedzie. A nie Bartek? Nie. No nie. Ej, tej kurwa, nie mogę domyć mojego pługa, nie? Myję kurwa i myję i nie mogę go domyć. Bo nie możesz. A ja sobie tak zaparkuję tutaj. I co, odpalamy naszą furę znowu. To jest nasza idzie. Fura marzy. Boże, jakbym sobie pojeździł na tej kierownicy, Jezuś. Weź ją podepnij. No ja mam ją popiętą przez ciągle. To działa? Zaraz ci powiem. No działa, ty zobacz. No działa, ale tak jakbym chciała, nie mógł. Boże, ja pierdolę, gorzej niż na mojej starej. No. Kierownicy oczywiście. Bo dzisiaj... To nie za twoja stara, ci powiem. Tak, bo dzisiaj na live u Dawidka po prostu teksty na temat twojej właśnie, starej. Właśnie, po live robiłeś? A ja 20. Po 20 chyba 20 skończyłem. I co potem oni robili? Nie, Dawidek później chyba tam gdzieś po 21 zaczął, tak mi się zdaje. Chociaż nie wiem, nie byłem na początku, bo byłem w szamać. Boże, ciągnik zostawię z pługiem na środku. Jop. Ja tak zauważyłem, że u mnie to John Deere robi praktycznie całą robotę na tym. Ja powiem ci, że ja się wymieniam, mi tak fajnie, ten case mi się tak podoba, że ja mógłbym nim robić i robić. No tu siewy to będą grube. Powiem ci mówisz? Szczerze. Bo będę, myślę, że je robił teraz i u siebie też na odcinku. Bo na pewno nie wyrobimy się. Dobra, ja sobie zasiedlę pszeniczki. Pszeniczki? To nie za pszeniczka będzie, ci pamiętaj. Nie, kozak zestaw, nie? Na samym odcinku robimy siewy. Czaisz, że ten zestaw 10 na godzinę max jedzie? Z górki? Z przepaści wręcz? Serio? Pozdrawiam. A nie szarpie ci siewnikiem? Buja nim jak... Kołyską. To jest normalne. Mówię, ja na podstępowej jak chciałem też bujało. O Boże. Ja pierdolę. No serio, jak kołyską. A to jest normalne, ale co innego siewnika to kukurydzy nie ma, także no. No teraz jest w tym, w kunie. A właśnie, tej. Czekaj. Ale on jest dość chyba duży. Może siewniki. Ty, nie, no właśnie. O ja pierdolę. On jest chyba z tych dużych, co nie? 5 metrów.
Ja, ale to są fajne siewniki. Taki 3-metrowy, zajebisty. Tej, to są fajne rzeczy. 4. No, ja to chyba bierę, co? Bo to jest 3 metry. Ty, Ty, no to jaki tak szczerze. opryskiwacz, ale Ej, kozacki. to tak szczerze, to on nie jest taki zły, ty. Ale co? Na ten siewnik. Do kukurydzy? No. No bo Nie jak wiem, ten ma czy... mały taki pierdek 3 metry, tamten ma 5, to też nie jest duży. Nie wiem, Ty... czy to nie kupimy. Rozsiewacz sobie możesz kupić teraz. Ja mam tego, ten oryginalny, a ty byś wziął tego kuna zajebistego. Jo. Tak jak A ty... mówiliśmy w poprzednim odcinku, że będziemy sobie wymieniać maszyny. Jak z czasem wyjdzie coś ciekawszego, nasz park maszynowy będzie, jak i nabytki się zmieniały, tak i dochodziły nowe, więc. Te fajne maszynki doszły z tego kuna, nie? Mi się podoba, Fajne, mi się ten naprawdę, ciemnik kurwa. podoba, co nie jest tam z broną. No. Bardzo, bardzo to fajnie A wygląda. przyczepa żadna nie doszła? Nie. Nie, no przyczepa kuny, nie ma przyczepa kuna przecież. Zapomniał ja. A pług? Pług by mógł jakiś kurwa dać. Bo pługów jest bardzo mało, jeżeli chodzi o te mniejsze pługi, to jest masakra, nie? No. Bo zawsze były jednej wielkości tylko te pługi. Znaczy, że z jednej wielkości tylko jeden rodzaj był pługów, a tak to dupa, no. Na przykład jeden czteroskibowy i potem już następny był siedmioskibowy, a tak by mogli dać na przykład jakieś dwa, trzy czteroskibowe, chociażby tylko kupić skin, żeby był zmieniony, to jest zawsze co innego, nie? A no cóż, no. No Tak tak to to jest niestety. niestety. I tak dajemy radę. Wiesz, że ja się teraz ogarnąłem dopiero, że ja sieję po orce? Czemu? Tak teraz patrzę. Jeszcze powinno być agregatem zrobione. No, powinno być. Tak Chociaż możemy powinno. się też umownie umówić, że to była taka dość płytka orka. Kurwa, podolewka czy co? Taka trochę jakby ogarnąć glebę. Ja teraz tak patrzę i tak mówię, kurwa ty, tekstura mi tu nie pasuje. Tu chyba orka. Nie no, zajebisty mam zestaw, nie? Tego John Deere'a z tym siewnikiem, kozacko to wygląda. Gdzie ty Ciekawe jak jesteś? case wygląda, co? Jaką farmę się je? No, no tak, nie dobiegnę, bo nie mam szybkiego chodzenia, dobra. Nie Zostaję w zginąłbyś case'ie. bieg. Jo, akurat koniec odcinka. Już? No, za 5 minut będzie koniec odcinka. To ile tu już masz? Prawie 20. Serio? No. To żeśmy się rozgadali wtedy. 18 minuta, powiem ci szczerze, że leci. O ile tak będziemy nagrywać? My tu do 25 minut 25, no muszę. max, max, max. Myślę, że więcej nie ma co, bo to też nie wiem. Jakoś nie chcę robić każdych odcinków po tyle samo, tak? Bo jak od zera mamy już tam ustalone, że to około 30 minut, no to już niech tak będzie, a tutaj. A dobrze by było to od zera nagrać w końcu. No tak, czekamy. Ale już jest posprzątane. Da, ogarnąłeś dzisiaj wszystko? I czaj, że to prawie 2 godziny. To wszystko? Serio? No, skoszenie 2 pól, zebranie słomy, zasianie kukurydzy. Do końca? O, nawet nie wiem, czy tam kukurydzę zasiałem. Do końca. Ty, teraz to już się. Teraz to już A normalnie. wywiozłeś to zboże? A nie, chyba wziąłem. Do tych, do świń? Nie, na sprzedaż. Nie, tylko do świń. Nie, co ty już. Bo będą się ludzie pytać, czemu kurwa tak mało kasy mamy, skoro mieliśmy więcej. No to się wywiezie jeszcze przed tym, przed odcinkiem, co nie? No jutro chyba już Nie, bo już nagrywamy, ten. co? Znaczy nie, Bolek nie powiedział, że w środę wybiera. Do środę? Ale A czy to ja. prawda? To ja nie wiem. To coś czuję, że dopiero 1 marca nagramy. Jak? Ja myślę, że chyba po żniwach. Nie no, powiem szczerze, że Nie, no ciężko. nie ma co się śpieszyć, jeżeli ma robotę, no to... Ale nie, tak jak mówiłem u siebie też na live, że najlepiej, żeby chociaż ogarnąć. Po jeden odcinek, chociaż na 2 dni, co nie? Żeby chociaż coś było. No. Ogarnąć sobie pół godzinki czasu Bo teraz jest w i to sumie kogo? zrobić. Kolej twoja. Tak, no odcinek do mnie teraz. Odpuścić sobie już może te godzinne na razie, bo na to i tak Nie nie no, będzie godzinę czas. na pewno, to samo Dopiero jak puszczamy, nie? ten. Tylko sobie na luzie robić, bo to. To kolejna sobota, że tak powiem, bez godzinnego już Ale w sumie teraz mykła. ten nie ma tej od zera, to możemy trochę tą serię nadrobić, nie? No jo, znaczy Ja bardzo ogólnie. serdecznie już jutro zapraszam do mnie na odcinek, bo mam nadzieję, że uda nam się nagrać. No ja jutro będę, więc spokojnie. Na luzie nagramy. Ja sobie do Mokrzynełka, ale nagrać vloga. O. No to fajnie, fajnie. No, bo dużo ludzi mi Na właśnie. jutro będziemy od razu? Znaczy na Nie, poniedziałek? na pojutrze Na pewnie. wtorek? Na wtorek. No, jeżeli uda mi się go zmontować na wtorek, nie? A no jo.
Jeszcze jutro mam unboxing do nagrania. Nie no, to na wtorek to możesz mieć wtedy bolusiowo już tak to, co nie? A na środę se na luzie zmontujesz, uwaga. No, bo teraz ten... nie ma co dwóch filmów wrzucać dziennie, bo nawet się nie udaje jo, jednego. Co ty? No. Także lepiej sobie właśnie zostawić to na następny dzień. A co ty masz za unboxing? Ja mam pani unboxing dwóch rzeczy teraz. Czego? Słuchawek i klawiatury. Media Arena? Nie. O. Całkiem co innego. Mam takie słuchawki fajne, wiesz? Nie do komputera, znaczy do komputera też, tylko a, przewodowe, dobra, to co ci dobra, pokazywałem. Dobra, wtedy, dobra. Nie, teraz tak zajerzy mnie, co to to mi może być? to mi przyszły właśnie i muszę nagrać unboxing sobie i przetestować je. Bo jestem ciekawy właśnie, jak one będą się sprawowały. Jeżeli bardzo mi się spodobają, to zostawię sobie je, jeżeli nie, no to wtedy dam bonice. A no jo. Bo je by się przydały właśnie takie słuchaweczki. Dobra. Stylowe, więc zobaczymy. No jeżeli, nie, jeżeli mi się nie spodobają, to bez sensu, żeby u mnie leżały i ich nie używał, a tak Monika przynajmniej będzie mogła je używać, nie? Cały czas, bo ona przeważnie słuchawek, no, cały czas używa słuchawek, nie? Czy tam jak gdzieś idzie w drodze do szkoły, czy no cokolwiek. Jo, to jest fajna rzecz. A bezprzewodowe fajne, bo kabel się nie będzie, wiesz, plątał nigdzie, nie? Fajna sprawa. Fajna sprawa, polecam. Ja już kończę polesiać. A ja połowę mam dopiero. No tak fajnie, od 7 do 10 tak się buja, kurwa, jak 60. Tak. Rozgrzejemy, bo... kombinacje przednie. A co do unboxingu, u mnie też ostatnio na kanale dużo tego było. No i u mnie jeszcze jeden prawdopodobnie niedługo będzie, nie? Łopań, widzi ta? Fotelik. A, no jo, no to tak, no to fotelik też. My tak powoli teamowo, że tak powiem, ustawiamy sobie. To jeszcze nie wiem, jaki mam wziąć kolor, wiesz? Nie no, ja miałem dylemat pomiędzy trzema chyba, tak? Niebieski. Wiesz, ty wziąłeś w ogóle ty to dobry ten model napisałeś w tytule? Tak. A jaki ty wziąłeś? X1? Tak, chyba ja tak. Ja nie biorę X1 w ogóle chyba. Nie, ty no, bierzecie co innego. I no. Czy coś takiego? XA albo X-Player. No. Nie no, mi on tak się spodobał, gdy pierwszy raz ujrzałem, że tak powiem, w necie go, że nie no, mówię, nie zmieniam, bo Olek też mnie przecież zachęcał do chyba właśnie tego X-Aja czy coś takiego. No. Ale nie. Tak już się po prostu wgrałem w niego, że mówię, muszę mieć te. No, ja wezmę sobie, chciałem, tak sobie myślałem, żeby wziąć czerwony, nie? Ale potem sobie myślę, kurwa, mam niebieskie słuchawki, to będzie wyglądało idiotycznie, nie? No I potem stwierdziłem, nie, niebieskiego nie będę brał, bo niebieski masz ty i niebieski ma Bolek, więc stwierdziłem, że wezmę sobie ten biały i on będzie fajnie wyglądał. Biały też chciałem, też myślałem nad tym, ale potem tak mówię, o Boże, że... No, że to taki kolor bardzo szybko, trochę też brudzący, co nie, jak to się mówi. No niby ja, ale jakby że... to wiesz. Może się tam wytrzeć, coś w ten deseń, co nie? A ten potem tak sprawdziłem, że niebieski, tutaj klawiaturę mam, klawisze mam też tam niebieskie, myszka też na niebiesko się pali. Prawie wszystko, coś tam pod ten niebieski kolor podchodzi. My, chyba jednak na niebieskim zostaniemy. No i tak to wyszło. No. Całkiem spoko. Na pewno o wiele lepiej niż poprzedni. Poprzednie krzesło. Tutaj super, wygodnie. Fotelik. Polecam. Bardzo polecam. Chociaż no jak usiadłem sobie tak, jak teraz sobie siedzę i zamontowałem wtedy pierwszy raz kierownicę. Jak się tak rozsiadłem, no czułem się lepiej niż Lamborghini, więc wygoda była przednia, naprawdę. Teraz nadal oczywiście muszę siedzieć zgarbiony, bo muszę oczywiście bawić się klawiaturą, ale poduszeczka zawsze tam na pleckach pracuje. Pracuje tak ładnie jak mój siewnik do kukurydzy, więc naprawdę jest grubo. I myślę, że sobie resztę tego pola posiejemy u Brączka na odcinku. Tak Dobra. Samo jak i nasz sąsiad, którego będę biegł przez całą wieś, żeby odwiedzić. Panie, ja już skończyłem. Jak on już sprząta stodołę, wbijamy na bolusiowo. Ja właśnie jadę umyć siewnik. Jak tu jest normalnie przebieg sołtysa przez wieś. Jak ja jestem sołtysem? Gościu! No za chuj, co jest sołtys? Ja wymieniam butlek z gazem, kurwa. To nie jest. Serio u mnie pisze sołtys? No, u ciebie jest sołtys, pozdro. Ale myślę, że u mnie jest sołtys, żal. Ja mam wymianę butli z gazem, fuck. Dobra. No grubo, za?
47 zł. Ja Wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. Liczę na dużo łapek w górę. Oczywiście o subskrypcjach też. I na ostatni, na Boże, na następny odcinek zapraszam do właśnie Brączka w nawiasie 1. Ja Wam serdecznie dziękuję. Na razie. Pa, pa. Cześć.